Jeśli podobają Ci się nasze materiały, prosimy, postaw nam kawę na buycoffee.tu/WZPPSN. Dziękujemy. Obserwowałem różnych ludzi i mężczyzn na przykład, którzy byli zainteresowani pewnymi kobietami. I oni nigdy nie zadawali pytania, czy ta kobieta jest dla mnie. Że mi się jednostka ci przeciwnej podoba, to nie jest dla mnie. Wcale nie znaczy, że jest dla mnie, prawda? Czyli miewałem koleżanki, u których nocowałem, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby wchodzić w jakiekolwiek kontakty typu osobistego, nie daj Boże, seksualnego. Zero połączeń. Czyli jakby pewna prawda sytuacji, że między nami, pomimo że się lubimy, pomimo że sympatyzujemy ze sobą, pomimo że jesteśmy przyjaciółmi, nie ma takiego połączenia. Teraz druga sprawa, czyli ludzie nie zadają takich pytań, a przez to, że nie zadają takich pytań i nie podejmują tego rodzaju rozważań, tworzą równoległą rzeczywistość. Rzeczywistość, która tak naprawdę nie istnieje, która jest tak jak magiczna projekcja umysłu, w której się żyje i która w każdej chwili może się rozpaść. A z tym jest związany oczywiście potężny lęk, jakby próba jakby ciągle dorabiania jakby jakichś fragmentów rzeczywistości, które w ogóle nie istnieją. Czyli my nie zadajemy takich pytań, bo to jest takie pytanie, gdzie tak naprawdę jest rzeczywistość, a co my tak naprawdę zmyślamy? Historia niedawna wysłałem moją pracownicę po odbiór polisy ubezpieczeniowej. Odbiór polisy ubezpieczeniowej ma samochód Subaru, ale również mamy w firmie samochód Suzuki, który wcześniej był w naprawie. Teoretycznie to wiadomo, na jaki samochód jedzie odebrać tą polisę, ale jej umysł zaprojektował rzeczywistość, że pojechała do Suzuki. Dlaczego? Bo ostatnio odbieraliśmy z przeglądu samochód Suzuki. Czekała tam godzinę, a wszystko było zamknięte, a miało być otwarte. Czyli umysł, jakby nagle powstaje pewna rzeczywistość, w której ja się poruszam, nie zadając sobie jakby podstawowych pytań, o co tu chodzi. Czyli jadę do salonu Suzuki odebrać polisę ubezpieczeniową za Subaru. Równoległa rzeczywistość. Tam ciągle są zawirowania. Czy ja naprawdę sobie zadaję pytanie, czy ja naprawdę to chcę? Ja to zauważyłem jako dziecko, że jako dziecko no, w liceum chodziłem, no to trzeba było mieć jakoś dziewczynę. No to ją miałem, a tak naprawdę jej nie chciałem. Odkryłem to, że kurczę, co tu jest? Że robimy pewne rzeczy, że ktoś wchodzi w 5 związków, a tak naprawdę chce być co? I nagle uczestniczka zajęć, która była w paru związkach, mówi, wiesz co, ja odkryłam, że ja nie chcę być co? Ja chcę być co? To jest jej rzeczywistość, to jest jej prawda sytuacji, prawda? Czyli no, tworzenie tych równoległych rzeczywistości. I teraz popatrzcie się. Te poprzednie wskazania, o których mówiliśmy, przyciągam coś,
co tak naprawdę jest przyciągane przez żądzę. To żądza to chce, ale nie ja. Odpycham coś, bo to jest coś, co jest odpychane przez nienawiść, czynnik mentalny nienawiści. Ale to nie ja to odpycham. Odpycham w związku z tym, czyli już złamanie pierwszego wskazania zaczyna nam tworzyć równoległą rzeczywistość, która nigdzie nie istnieje. I prędzej czy później będę musiał się zderzyć. Jeśli mam złodziejskie tendencje, drugie wskazanie, to dzielę rzeczy na te, które można, to, co można skorzystać i to, co można, prawda, i to, co jest nic nie warte, po prostu lekceważę. I znowu to tworzy równoległą rzeczywistość, bo znowu tam jest żądza, czy tam jest nienawiść, znowu tam jest przyciąganie pewnych rzeczy, odepchnięcie, które źle klasyfikuje rzeczy, które tworzy świat, w którym my żyjemy, a który nie istnieje. Napięcie i rozmywanie, prawda? Trzecie wskazanie. Znowu równoległą rzeczywistość, prawda? Opowiadaliśmy ten przykład, jak który sam widziałem na własne oczy. Ta kobieta miała napięcie na temat wyjścia za mąż. Ale kiedy już wyszła za mąż, to facet przestał ją interesować. Napięcie spadło, stwierdziła, że ją to nie obchodzi. Czyli i wtedy mówiliśmy o tej instrukcji, prawda? Jeżeli coś jest dla ciebie ważne, to staraj się znaleźć właściwe rozluźnienie. Czyli poza napięciem, poza rozmawianiem. Wtedy będziesz mógł faktycznie odkryć, czy to naprawdę cię interesuje. To był fragment kursu Prawo Karmy i dyscyplina wewnętrzna umożliwiająca rozwój. Jeśli cię zainteresował, zapraszamy na naszą platformę e-learningową www.prosperitytraining.pl.